Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez Bank BNP Paribas. Ja się nazywam Emilia Jakubiak i w tym banku odpowiadam za obszar oszczędności i inwestycji. Dziś spotykamy się z okazji kolejnego bardzo ważnego tematu, który dotyczy nas wszystkich i naszej przyszłości. Jest również istotny z punktu widzenia końca roku i konieczności podsumowań, w tym tych równie miłych z Urzędem Skarbowym. Emerytura. Chcę dalej żyć tak, jak lubię. Taki jest tytuł dzisiejszego spotkania. Zanim przejdziemy do meritum sprawy, na początek kilka faktów. Drodzy Państwo, tylko 1/4 z nas odkłada samodzielnie na przyszłą emeryturę. Polacy nie łudzą się, że emerytura zapewni im satysfakcjonujący standard życia i dla większości z nas perspektywa zakończenia aktywności zawodowej jest niestety źródłem zmartwień. Nie wierzymy bowiem w system emerytalny. Co więcej, nasz pesymizm jest uzasadniony, ponieważ ci Polacy, którzy przeszli na emeryturę, często skarżą się, że faktycznie ich standard życia znacznie się obniżył. Ale co dziwne, bo większość z nas przed emeryturą deklaruje, że chciałoby oszczędzać na emeryturę we własnym zakresie. Niestety, z drugiej strony, ciężko jest z realizacją tych deklaracji, ponieważ oszczędności dobrowolne Polaków są niestety nadal bardzo niskie. Jeśli by do tego krajobrazu dołączyć również niezbyt optymistyczne prognozy, że w ciągu 2-3 dekad nasze emerytury z ZUS-u mogą stanowić jedynie 25% z naszego ostatniego wynagrodzenia, no to rzeczywiście mamy niezły dylemat. I z tym kłopotem, z tym dylematem chcemy dzisiaj powalczyć na naszym spotkaniu. W dzisiejszym spotkaniu udział wezmą po pierwsze Paweł Cymcyk, nasz gość specjalny, którego część z Państwa zapewne już kojarzy, bo na przykład był z nami na poprzednim webinarze. Dzień dobry. Tak. Jest z nami również Magda Borkowska, to jest kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży i Rozwoju Produktów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas i ona jest z nami po raz pierwszy. Witamy, Magdę. I teraz tak, mam nadzieję, że na naszym spotkaniu dowiedzą się Państwo co najmniej odpowiedzi na co najmniej następujące pytania. Po pierwsze, czy warto oszczędzać? Po drugie, jak to robić? Po trzecie, czy zawsze się da i czy dla każdego z nas jest jakaś odpowiednia strategia? Postaramy się, żeby nasze spotkanie nie potrwało dłużej niż godzinę i jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to zachęcamy do aktywności na czacie, na wszystkie z nich odpowiemy. Ja w tej chwili oddaję głos do Pawła i do Magdy, a jeszcze do Państwa wrócę na sam koniec. Życzę udanego spotkania. Dzień dobry Państwu, w zasadzie dobry wieczór, bo to godzina 19, czyli taka pora w sam raz, żeby pochylić się nad tematami trudnymi i które trochę perspektywę nam mogą wydłużyć, jeżeli chodzi o nasze szczęśliwe życie. I o tym szczęśliwym życiu ja postaram się Państwu chwilę powiedzieć, a potem Magdo przekaże Ci głos. Możemy się tak umówić? Jak najbardziej. O, super. To ja, żeby Państwo widzieli, o czym ja mówię, to postaram się też udostępnić prezentację. Mam nadzieję, że technika nas nie zawiedzie i ja kliknę guzik tu, a następnie będę w stanie zobaczyć, że Państwo wszystko widzą. To jakby mi tylko koledzy i koleżanki powiedzieli, że wszystko fantastycznie widać, to byłoby to fantastyczna informacja dla nas wszystkich. Widać. Dziękuję serdecznie i tylko przełączmy takie drobne elementy, żeby było widać, co tutaj się dzieje. Okej. No, to skoro mamy już tą część techniczną za sobą, to szanowni Państwo, temat, jak powiedziała pani Emilia, będzie związany wprost z długoterminowym oszczędzaniem. I co z tego faktu wynika, co robimy, czego nie robimy, co moglibyśmy robić i jak można by to robić, to będą mniej więcej takie wątki, które ja postaram się ubrać w parę zgrabnych myśli, które będą w stanie Państwu pomóc podjąć właściwą decyzję. A ta decyzja
będzie w sumie oparta o trzy filary. Jeden filar to będzie taki, na co możemy liczyć na emeryturze i dlaczego nie oszczędzamy, o czym już pani Emilia powiedziała, że tam zaledwie cząstka z nas w ogóle myśli o tym, żeby oszczędzać, może oszczędza, a o tym, żeby oszczędzać, to myśli pewnie sporo osób, tylko pewnie jest sporo dylematów. No i o tych dylematach ja postaram się państwu powiedzieć i co można z nimi zrobić. Potem będzie słowo o korzyściach z tego długoterminowego i regularnego oszczędzania, a w części jakie są możliwości długoterminowego budowania kapitału, to już będę starał się podpytać Magdę z części, którą ona przygotowała, żeby też państwo wiedzieli, na czym można zawiesić oko i zobaczyć, jak to się sprawdza w państwa przypadku. A my zaczniemy od tego, jak emeryturę postrzegana jest w tej chwili. No, większość z nas, tych powiedzmy około 40-latków, może nawet 50-latków, pewnie ma taką wizję emerytury trochę odziedziczoną po jeszcze dziadkach, no, bo wtedy ta emerytura była dosyć prosta. Wcześniej emerytura, w zasadzie, no nie wiem, do 1960 roku wyglądała dokładnie w ten sam sposób, czyli ważne, żeby mieć sporo dzieci, bo te sporo dzieci załatwia sprawę emerytury. No zawsze któreś będzie się nami opiekowało, będzie jakaś pomocna dłoń, ta symboliczna szklanka wody będzie podana i będzie jakoś to w tej przyszłości emerytalnej się działo. No niestety emerytura już tak nie wygląda, bo to, co w tej chwili można liczyć na emeryturze, to też na dzieci, ale te takie trochę bardziej policzalne, czyli policzalne w części liczbowej i kwotowej. Ta trójka dzieci, która z pewnością jest w stanie nam zapewnić dobrą emeryturę, to IKE, IKZE i inwestycje. I o tej trójce dzieci w konkretach opowie Magda. Przy czym ja teraz chcę państwu zadać takie trochę pytanie, zagadkę do przemyślenia. Czy znają państwo takie przysłowie o drzewie? Co się często mówi o drzewie? Że kiedy był dobry czas na zasadzenie drzewa? Pewnie państwo kojarzą, bo to większość osób kojarzy. Co z tym drzewem się mogło wydarzyć teraz lub wcześniej? Jeżeli pewnie państwo kojarzą, ja nie widzę tych odpowiedzi na bieżąco, ale można śmiało wysyłać tam w tej formatce pytanie do prowadzącego. My to zobaczymy wtedy tutaj z Magdą. To o tym drzewie często się mówi, że najlepszy czas na zasadzenie drzewa to był jakieś 20 lat temu, bo już byśmy widzieli efekt tego naszego działania. I chciałbym z tej pierwszej części, żeby państwo pamiętali jedną rzecz, z tą emeryturą, oszczędzaniem długoterminowym dokładnie jest tak samo jak z tym drzewem. Oczywiście teraz widzielibyśmy efekty, gdybyśmy zaczęli 20 lat temu, gdybyśmy mieli wtedy tą wiedzę, możliwości i pewnie za 20 lat znowu powiemy to samo, że najlepszy czas był 20 lat temu, bo byśmy widzieli efekty i wszystkie elementy, które no już zaprocentowały, zadziałały. Niestety to oznacza, że najcenniejszym aktywem, którym wszyscy dysponują, to czas. Czas na oszczędzanie niestety nieubłaganie płynie, no a my jeżeli prześpimy ten czas, nie zaczniemy działania, to będziemy dokładnie tak trochę jak z tym drzewem mówili, że no najlepszy czas był 20 lat temu. I mogą sobie państwo pomyśleć, no tak, ale to pewnie chodzi o takie oszczędzanie, co to będziemy tam potem na jachtach pływali, odpoczywali w ekskluzywnych kurortach, a może mieli materace wypchane pieniędzmi. No, trochę państwa zmartwię. Oczywiście jest jedna rzecz, o której o emeryturze na pewno wiadomo. Kiedy mówimy o oszczędzaniu emerytalnym, to, czy długoterminowym, to na pewno nie chodzi o jachty, jakieś super luksusowe wakacje egzotyczne, czy materace wypchane pieniędzmi. Niestety nic z tych rzeczy. Kiedy mówimy o emeryturze i myślimy o niej, to jedna rzecz jest pewna, że to, jakie pytanie powinniśmy sobie zadawać, to jaka będzie nasza stopa zastąpienia. A więc to, ile tych pieniędzy na emeryturze będziemy dostawali w porównaniu do naszej ostatniej pensji. No i tu nie ma specjalnie za dobrych prognoz, a matematyka i demografia są rzeczami, które trwają długo zazwyczaj, ich konsekwencje pojawiają się późno, ale są bardzo łatwo prognozowalne, bo trendy demograficzne są bardzo stabilne, a niestety te trendy na razie pokazują dość wyraźnie, że na co możemy liczyć, no to za jakieś 25-30 lat ta stopa zastąpienia będzie na poziomie maksymalnie 20% naszej ostatniej pensji. Tutaj by państwo mieli teraz sobie wyobrazić, jak kolejny miesiąc, na przykład grudzień, przeżyć za 1/5 swojej wypłaty, to pewnie byłoby ciężko. No i w związku z tym, że byłoby ciężko, to już teraz trzeba zacząć działać, tak jak z tym drzewem, żeby te efekty były
widoczne za te 20 lat. Widzę, że Państwo zadają pytanie o długoterminowe oszczędzanie, czyli ile trzeba oszczędzać. No to jeżeli mówimy o kategoriach czasu, ile czasu, to wszystko zaczyna się mniej więcej od 15-20 lat w górę. Oczywiście osoba, która będzie miała 30 lat, będzie miała tych lat jeszcze więcej. Osoba, która będzie miała bardziej 55, będzie miała tych lat mniej, ale to dalej będzie wszystko powyżej 15 lat i to jest ten długoterminowe oszczędzanie. I teraz, jakie są rzeczy, obawy, punkty, które najbardziej blokują wszystkich, a może większość, przed rozpoczęciem w ogóle myślenia i działania związanego z oszczędzaniem? Każda osoba, która rozpoczyna swoją przygodę z długoterminowym oszczędzaniem, zawsze staje przed tym samym wyborem. No to wydam dziś, albo mogę zaoszczędzić i mieć więcej kiedyś. No ale wiadomo, że często to dziś jest bardziej kuszące i chętniej wydajemy dziś, niż oszczędzamy na kiedyś tam. No to jest dylemat, po którym ma służyć dokładnie te nasze spotkanie, żeby uświadomić, że jednak czasem warto dziś mniej wydać i mieć więcej w przyszłości. Ale nawet jak już Państwo zrobią ten krok, to pojawia się taki dylemat, który ja nazywam dylematem Netflixa. Jeżeli Państwo mają jedną z tych platform streamingowych, tam Netflixa, Disneya, Amazona, czy jakieś tam inne HBO, to jak Państwo pierwszy raz to włączyli, to nie wiem, czy Państwo pamiętają swoją pierwszą reakcję. Jak pierwszy raz włączą tą Państwa platformę, to co się dzieje? No to dzieje się u większości, u mnie na przykład tak było, że tam jest tyle rzeczy, tyle możliwości, seriali, dokumentów, elementów związanych wprost z tym wszystkim, co tam może być po drodze do oglądania, że nie wiadomo, od czego zacząć. No i wtedy robi się problem, bo nie wiadomo, od czego zacząć. A o tym, od czego można zacząć, powie za chwilę nam Magda, a ja przejdę do tej części związanej z tym, co nas pod tym względem blokuje. No i częstym takim blokerem albo obawą jest to, że właśnie myślimy sobie, no niby tak, niby słuszny powód, no dobrze byłoby zacząć, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie mam z czego. Pierwsza zasadnicza obawa, nie mam z czego oszczędzać. Oczywiście dla osób, które zarabiają bardzo mało, może być to faktycznie realny problem, ale doskonale zapewne Państwo znają przypadki, ja też mam okazję takie osoby znać, które zarabiają bardzo dużo, a mimo to stwierdzają, że nie mają z czego oszczędzać. Rada na to jest tak prosta, jak i skuteczna i to od samego guru inwestowania, czyli Warrena Buffetta, którego właśnie Państwo zobaczyli w tej chwili. I Warren Buffett dość wyraźnie mówi, że nie oszczędzaj tego, co zostaje po wydatkach. To jakby jest za późno. Zacznij wydawać to, co zostanie po oszczędnościach. Czyli najpierw zapłać sobie. I wtedy każdy okazuje się, że ma z czego oszczędzać, a jak Magda Państwu za chwilę pokaże, to te rozpoczęcie może być naprawdę od symbolicznych kwot rzędu 50-100 zł, czyli naprawdę wartości, które dla absolutnej większości są osiągalne. Tylko kwestia jest, trzeba zamienić tą kolejność. Najpierw oszczędzamy, a potem wydajemy. No i wtedy nie ma tego dużego problemu, że nie ma z czego oszczędzać. Drugi dylemat, z którym wiele osób musi się mierzyć, kiedy myśli o oszczędzaniu, to no, szanowni Państwo, ja bym może nawet i zaczął, ale no powiedzmy sobie szczerze, ja jestem na to za młody. Zdecydowanie za młody. No to tu mogę szczególnie do osób, które są pewnie w okolicach do 35 roku życia, ten argument i w zasadzie ta uwaga jest bardzo aktualna. To ja jeszcze jestem na to za młody. Na to oszczędzanie przyjdzie czas. Wtedy niech Państwo zapamiętają ten obrazek po prawej stronie. Za młody czekający, aż przyjdzie ten czas, no po prostu się nie doczeka. I jeżeli myślisz w tej chwili, że ja jestem za młody, mam te 30 parę lat, myślenie o długoterminowym oszczędzaniu to nie dla mnie, bo ten czas to jeszcze jest go bardzo, bardzo dużo, to mam propozycję, żebyś przypomniał sobie, jak to było na studniówce. To jeszcze pewnie czasy, które pamiętasz. Jak to było na studiach, potem, a potem była pierwsza praca. Ten okres zazwyczaj zajmuje około 5 lat. I zobacz, jak szybko tamten czas 5-letni minął. Skoro to jesteśmy w stanie pamiętać i tam widzimy, jak te 5 lat szybko minęły, to kolejne 5 i następne naprawdę miną równie szybko. Efekt finalny niestety będzie taki, że ten czas upłynie i będzie bardzo, bardzo trudno go nadgonić, bo czas to właśnie jest najcenniejsze aktywo. Więc jeżeli myślisz, że jesteś za młody i jeszcze pamiętasz te czasy pierwszej pracy,
To zazwyczaj to oznacza, że masz jeszcze bardzo dużo czasu, ale to jest bardzo cenne aktywo i warto je w tej chwili po prostu wykorzystać. Oczywiście, żeby łatwo to było zapamiętać, ja dla Państwa przygotowałem taką fraszkę, bo to spotkanie było, potem się skończy, a Państwo pamiętają sobie fraszkę, że na emeryturze nie dziaduje, kto za młodu inwestuje. Jak Państwo to zapamiętają, to w zupełności wystarczy, żeby tak sobie nawet za 2 miesiące albo za pół roku przypomnieć i zacząć, bo to dalej będzie prawdziwe, a Państwo dalej jeszcze będą mieli dużo czasu. Oczywiście nie wszyscy mają 30, 35 lat. Niektórzy mają 45 albo i 50 i mówią, no nie, to jeszcze jest za wcześnie na oszczędzanie. Przecież ja jeszcze mam czas, mam masę czasu. No to również jest trochę zaklinanie rzeczywistości i ta obawa za wcześnie na oszczędzanie w sumie dosyć dobrze będzie zaadresowana, jeżeli osoba ma około pewnie 40, to może więcej, zilustrowana wzrostem Państwa dzieci. Ktoś, kto ma dzieci, ja mam 2 mniejszych, to doskonale widzi, jak one się szybko zmieniają i jak czas szybko wtedy mija. I teraz co to konkretnie oznacza? No to bardzo konkretnie oznacza, że tak samo jak widzimy postęp u dzieci, ten 5-letni okres, tak samo ten czas płynie dla naszej emerytury. Tylko my tego po prostu nie widzimy. I jeżeli Państwo kojarzą 5-letni wzrost od zera dziecka do 5 lat, albo nawet od 5 do 10, tam też jest duża zmiana, to proszę sobie przypomnieć, jak szybko tamten czas minął. I dokładnie ten czas, kolejne 5 lat dla Państwa, którzy mają pewnie tam 40 parę, może w okolicy 40, będzie dokładnie tak samo szybko mijał. I jeszcze w okolicy tej 40 można śmiało powiedzieć, że zdecydowanie czas to pieniądz. I w tym przypadku ten czas i ten pieniądz jest bardzo, ale to bardzo blisko siebie. To niestety oznacza, że jeżeli będziemy chcieli czekać, to niestety możemy znowu popełnić kolejny błąd, czyli stracić bardzo cenne aktywo, czyli ten nasz czas, który jak widzimy na dzieciach płynie szybko, a na nas samych mówimy, o, jeszcze mamy czas. Jeżeli już ktoś się nawet zdecyduje i powie, dobra, to jest ten czas, no to zacząłbym, ale no przecież, czy to jest dobry moment? No to jest kolejna obawa, że to chyba jeszcze nie jest ten czas na rozpoczęcie. Już jakby chcę, jestem zdecydowany, chcę, ale czy to jest dobry moment rynkowy, bo teraz tu kryzys taki, śmaki, inflacja, no to co w związku z tym zrobić? Taki słynny inwestor Peter Lynch mówił, że nigdy nie być poza rynkiem, szczególnie jeżeli chodzi o tą część oszczędności emerytalnych. I chciałbym dla Państwa jeden slajd, który zasadniczo wyjaśni stwierdzenie, czy to jest dobry moment. Tu mają Państwo amerykańską giełdę ze skali 12-13 lat. I widać na niej dość wyraźnie jedną rzecz, że każda kropeczka to moment, kiedy coś się na rynkach działo. Kiedy był jakiś argument, powód, sugestia, że to nie jest dobry moment, poczekaj. To jeszcze teraz to jeszcze nie, teraz to jeszcze nie. Jak Państwo widzą, ta giełda amerykańska poszła w tym czasie mocno do góry, a tych kropek jest bardzo dużo. I mogę Państwa zapewnić, że ja mając swoje no już 17-letnie doświadczenie w inwestycjach, wiem, że zawsze jest ten moment, kiedy jeszcze poczekam, jeszcze to nie jest ta chwila. I to niestety długoterminowo bardzo negatywnie wychodzi. Znowu tracimy najważniejsze aktywo, czyli dokładnie nasz czas. A więc zawsze znajdziesz powód, a jeżeli chcesz zapamiętać to jedną krótką frazą, to zapamiętajcie, szanowni Państwo, proszę to, że czas robi swoje. A ty? No w kontekście długoterminowego oszczędzania to niestety jest bardzo konkretne pytanie. Czas robi swoje. A ty? I teraz, jeżeli Państwo już się zdecydują, mówią, dobra, to będzie ten moment, ale ja zdobyłem trochę wiedzy, bo widzę nawet na czacie jedno z pytań, może w nieruchomości, może tam ktoś się zainteresował kryptowalutami, a może kupię jakąś jedną firmę, tam będzie jakąś jedną spółkę, akcję. To wtedy, szanowni Państwo, jak Państwo już trochę się wgryzą w temat, pojawia się taki symbol, synonim neo, czyli kontroli rzeczywistości. Państwo widzieli pewnie film Neo, Matrixa, to jest z drugiej części bodajże, kiedy on tam wszystko już kontroluje. I my trochę też, jak rozpoczniemy trochę zdobywania wiedzy, szczególnie w części oszczędzania, budowania długoterminowego kapitału, mamy przekonanie, że bardzo dużo wiemy, kontrolujemy nasze decyzje, rynek, wszystko ogólnie jest pod kontrolą.
Proszę pamiętać, że zdobycie tylko trochę wiedzy niestety bardzo mocno psychologicznie odbija się na naszej pewności siebie. Jest w psychologii taki efekt, który się nazywa efektem Dunninga-Krugera, który, jak widzą Państwo na tym wykresie, dokładnie pokazuje, że jak mamy troszeczkę wiedzy, to my jesteśmy bardzo pewni swego. Ale w miarę jak zdobywamy tej wiedzy coraz więcej, to dowiadujemy się, że to nie jest takie proste, że to zależy, to nie jest takie oczywiste, to z kolei zależy od innych czynników, a więc nasza pewność siebie spada. I ten slajd jest tu po to, żeby Państwu uświadomić, że zdobycie tylko troszkę wiedzy i dużo pewności siebie niestety może spowodować, że nie budujemy długoterminowego kapitału, tylko raczej spekulujemy, a wtedy sytuacja na długoterminowe oszczędności jest jeszcze gorsza. Stąd też mam dla Państwa krótką fraszkę do zapominania, że pewność siebie buduje ego, ale kasy nie przybywa od tego. Więc jeżeli sądzą Państwo, że trochę zdobyłem wiedzy, to wystarczy, widziałem jakieś wzrosty i tam skorzystam szybko wszystko i wtedy będzie dużo na tą naszą emeryturę czy oszczędności, to niestety można się bardzo srogo rozczarować. Dużo lepiej działa długi termin i regularne budowanie kapitału. I żeby Państwu pokazać wprost, że to nie są rzeczy, których tylko sam mówię i uważam, że no to warto, można by. Ja mam dla Państwa bardzo rzeczywisty dowód, który pokazuje to, że ja sam stawiam na przezorność. To są akurat wyciągi z moich oszczędności emerytalnych, każdego roku tam odkładanych na takie programy, o których wspomni Magda, na IKE i na IKZE. I to są z lat 2016-2020. Po drodze mogą Państwo zobaczyć, że tam jest taka dziura w 2018 i tam po prostu zapomniałem, bo odkładałem to na ostatni moment. No a rok się skończył, czas upłynął i już nie można było do tego wrócić. I to mnie nauczyło, tak trochę na przykładzie swoim własnym, że straciłem de facto cały ten rok, a nie da się tego w żaden sposób odzyskać. Ani żadna wiedza, ani umiejętności nie sprawią, że będziemy mogli się cofnąć do tego czasu. W związku z tym w kolejnych latach, też chcę Państwu pokazać, stawiałem już na przezorność trochę szybszą. Mówiłem, dobra, to szybciej trzeba te limity powypełniać. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to należy odłożyć te środki właśnie na emeryturę. Ten akurat argument, te konkretne przykłady, bardzo często moich znajomych przekonują, że to jednak chyba warto coś z tym oszczędnościami emerytalnymi zacząć robić, z tym długoterminowym oszczędzaniem. No skoro osoba siedząca gdzieś w tych finansach, czyli ja, coś takiego robi, to może jest w tym jakiś sens. Tylko zawsze wtedy pojawia się jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna obawa. No bo a jak Państwo zaczną, to przecież nie wiadomo, co zaraz będzie. No może zaraz spadnie. No i taka obawa jest u wszystkich. I wtedy u Państwa może się pojawić taka jedna myśl. No dobrze, to już bym zaczął, ale jeszcze chwilkę poczekam. Jeszcze poczekam, bo za chwilę pewnie będzie taniej. Jeżeli Państwo pomyślą o tym, że w tym długoterminowym oszczędzaniu poczekam jeszcze chwilę, bo będzie taniej, jest dobrym pomysłem, to chcę Państwa wyprowadzić z błędu, że ta obawa nie ma żadnych uzasadnień w rzeczywistości. Bo, jak mogą Państwo zobaczyć na przykładzie, to jest znowu amerykańska giełda w skali już w tym przypadku tam 30 lat, która no ewidentnie rosła. Ale na tej giełdzie, na tym rynku, no byli tacy, co zainwestowali, bo super, no od tego momentu już nigdy nie było taniej. Na tym samym rynku byli tacy, którzy zainwestowali, od tego momentu było przez dłuższy czas gorzej, bo zainwestowali na tych szczytach. Ale też były jakieś momenty po iluś latach, gdzie w końcu zaczęli zarabiać. Dodam tylko na marginesie, że gdyby zaczęli wtedy nawet i oszczędzali regularnie, to dużo szybciej wyszliby na plus i to spory. Zresztą Państwo widzą, to jednak w długim terminie mocno rosło. Ale myśl poczekam, będzie taniej, jest niestety prawdziwa zawsze. Strzałeczką każdą mają Państwo zaznaczone moment, kiedy można było powiedzieć poczekam, będzie taniej. No bo zawsze można powiedzieć poczekam, będzie taniej. Nieważne czy rośnie, nieważne czy spada, poczekam, będzie taniej. Zawsze będzie prawdziwe. Jeżeli Państwo myślą poczekam, będzie taniej, to niech Państwo jeszcze pomyślą jedną rzecz, że czekanie to nie działanie. Czekanie to nie działanie, a szczególnie w tym długoterminowym oszczędzaniu to czekanie wychodzi najgorzej. Bo jedyne co tracimy, to tracimy czas. I tego czasu nie da się odzyskać. I zawsze w takich momentach pojawia się też moment, no ale jak ja już trochę odłożę i spadnie mocno,
bo kryzys, bo krach, bo inflacja, bo wojna, bo jeszcze jakiś inny tam wirus czy cokolwiek innego, to co wtedy? Co jeśli zaraz po moim oszczędzaniu, już trochę będzie pieniędzy, spadnie? W skali tych długoterminowych oszczędności mogę Państwa zapewnić, ale to absolutnie zapewnić, że w skali 20-30 lat na pewno na rynkach będą momenty paniki, strachu i będą momenty absolutnej euforii. A to dlatego, że to, co widzą Państwo w tej chwili, to jest taki przedruk z jednej z gazet amerykańskich z 1989 roku, a więc już długo. I już wtedy wiadomo było, że rynki trochę mają takie momenty, że działają tak jak na tym obrazku, gdzie po lewej stronie jest człowiek, który mówi, miałbym taką inwestycję, która mogłaby zarabiać, potem ktoś się raptem krzyczy sprzedaj, wszyscy zaczynają krzyczeć sprzedaj, sell, 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 a potem ktoś mówi goodbye, czyli do widzenia, to po angielsku blisko buy, czyli kupuj, potem kupuj, kupuj, kupuj i następuje ta faza euforii. Takich momentów na rynkach w skali tych 20-30 lat na pewno będzie przynajmniej kilka. Więc co zrobić, jeśli potem zaraz spadnie? Zupełnie, zupełnie nic. Tak samo, jakby potem zaraz bardzo mocno wzrosło. Co należałoby zrobić? Zupełnie, zupełnie nic. A to dlatego, i to na tą obawę znowu odpowiada nasz guru inwestycji, czyli Warren Buffett, który mówi, że giełda to miejsce przepływu pieniędzy. Od aktywnych do cierpliwych. No i wystarczy być tym cierpliwym, a skala tych 20 czy nawet czasem 40 lat faktycznie jest momentem, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo cierpliwi. Ostatnią uwagą, ostatnim problemem u osób, które myślą o długoterminowym oszczędzaniu albo emeryturze, często jest to, no, gdzie jest meta tego wyścigu. No dobrze, ja zacznę oszczędzać. Powiedzmy, że już nawet teraz. No, przekonali mnie Państwo, to ja zacznę. Ale gdzie jest koniec? Mam być najbogatszy na cmentarzu, na samym końcu gdzieś tam? Gdzie mogę powiedzieć, że już to zrobiłem? Nie mam niestety dla Państwa tak jakby wyliczonych informacji, ile Pan, Pani powinno odłożyć na emeryturę albo w długoterminowym oszczędzaniu. Bo dla każdego ta sytuacja będzie inna. Ale uważam, że trzeba mieć jasno wytyczony cel, co do którego będzie można się odnosić. Więc na pytanie, ile oszczędzać, no oczywiście trzeba liczyć na siebie, ale ile oszczędzać jest de facto pochodną, w sensie efektem, konsekwencją tego, ile pieniędzy Państwo na tej emeryturze chcą mieć. I załóżmy sobie, że chcieli Państwo taką średnią krajową, to w tej chwili jest tam 6 tysięcy złotych z haczykiem. I załóżmy, że te 20% z tego tam mniej więcej 1000 będzie z tej części państwowej, czyli z tej takiej emerytalnej zapewnianej nam przez tą stopę zastąpienia. No to z tego wychodzi, że powinniśmy sobie odłożyć 75%, aby mieć tyle samo, czyli żeby mieć tą średnią krajową, czyli około 5000. A więc efekt, my wnioskujemy tylko z tych 5000. Chcemy mieć na emeryturze ze swojego własnego kapitału 5000 zł. Ile zatem pieniędzy powinni Państwo mieć odłożone? 120 razy tyle. 120 miesięcy razy te 5000. Jak ktoś będzie chciał 1000, to sobie tam wpisze 1000. I 120 razy 1000. Jak ktoś będzie chciał 10 tysięcy, to sobie wpisze 10 tysięcy i razy 120. I teraz to jest grube przybliżenie, ale to przynajmniej daje konkretną metę i daje przynajmniej Państwu spokój na te kilkanaście lat na emeryturze, że będzie można te środki wypłacać. A po drodze one oczywiście będą pracowały. Czyli ten po drodze wypłacania tam przy części emerytalnej, w momencie, kiedy będziemy na emeryturze. I teraz, jak to łatwo zapamiętać, skąd, dlaczego te 120? Ja też postanowiłem Państwu pomóc zapamiętać i użyłem taką rymowankę, że gdy 120 pensji uzbierane, na emeryturze będzie tańcowane. I Państwo będą mogli wtedy naprawdę początkowo przez przynajmniej parę miesięcy naprawdę dobrze na tej emeryturze tańcować. Jest pytanie o to, ile należy odkładać swoich środków procentowo. O tym powiem za chwilę, dokładnie za moment do tego przejdziemy. No bo jak już Państwo wiedzą, gdzie jest limit tego, meta tego wyścigu, 120 razy pieniądze, które chcę mieć z emerytury, to mogą Państwo pomyśleć, no ale ile czasu mi to zajmie? W sensie, kiedy ja do tego dojdę? Oczywiście będzie to kilkanaście, pewnie te 30 nawet lat, ale ten czas dla większości z Państwa jeszcze absolutnie jest.
Obawą może być to, ile czasu w tej chwili mi to zajmie, czyli dokładnie teraz, ile mam czasu poświęcać na to. I tu mam dla Państwa doskonałą informację. Tego czasu nie musi być dużo. Dosłownie 20 minut miesięcznie. Miesięcznie 20 minut. To jest godzina kwartalnie. Jak Państwo jeden serial oglądają, czyli odcinek serialu, to trwa tam czasem 20-30 minut. To jest dokładnie tyle czasu. Może Państwu pokażę taki serial Przyjaciele. Serial Przyjaciół miał około 20 minut, więc warto być przyjacielem dla swojej emerytury i poświęcić 20 minut miesięcznie. W zupełności to tyle wystarczy, żeby zobaczyć, co się dzieje z tymi środkami, czy dopłacone, czy sytuacja jest zgodna z planem. I teraz, jak to możliwe, że poświęcając tak mało czasu będą takie efekty, że ja zgromadzę te tam 120 swoich pensji, które chcę sobie mieć? No to przechodzimy do ostatniej części, dokładnie do tego procentu składanego. Procent składany to jest, co podobno miał powiedzieć Albert Einstein, ale z tego co słyszałem, to nie do końca on powiedział. To jest dokładnie to, co sprawia, że w długim terminie nasze środki bardzo mocno są w stanie zarabiać. A dlaczego? No bo ten procent składany to jest taki procent od procentu, czyli jak mają Państwo 1000 zł na przykład i 10% odsetek, to będzie 1100, a potem z tego 1100 znowu 10%, czyli 1210 i z tego 1210 znowu 10% odsetek, 1331. I na tym prostym przykładzie widać już, że choć niby odsetek było 30%, to nie mamy tak naprawdę 1300, tylko mamy tam 1331, a to zaledwie przykład dla 1000 zł i zaledwie dla 3 lat. I już jest trochę więcej. Ale ta magia procentu składanego, odsetek od odsetek, od odsetek, od odsetek, zaczyna tak naprawdę dopiero działać w długim terminie. I tu jest parę symulacji, które po prostu mają Państwu pokazać, jak ten procent składany mocno może zadziałać, bo w tym przypadku przyjąłem bardzo optymistyczne założenia. Że ktoś wpłaca 200 zł miesięcznie, oprocentowane tak rynkowo, średniorocznie na 10%, co sprawia, że przez 40 lat, jak widzą Państwo, gromadzi stan konta ponad 1 177 000 zł. Przy czym wpłacił tylko 96 tysięcy. Ale po drodze to tak mocno zarobiło, że był w stanie odsunąć się tym swoim kapitałem, czyli tą czerwoną linią, od tej niebieskiej. I tu absolutnie można powiedzieć, to są bardzo optymistyczne założenia. To prawda, więc można je mocno urealnić i powiedzieć, no dobra, odkładamy dalej 200 zł miesięcznie, ale to zarabia tylko 5% w skali roku, a czas to zaledwie 20 lat. I nawet w tym przypadku już Państwo widzą, że ta czerwona linia odchyla się od niebieskiej mocno, bo stan konta łącznie to w tej symulacji 83 tysiące złotych, a my wpłaciliśmy 48 tysięcy, czyli zarobiliśmy tam 35 tysięcy. To są symulacje oczywiście takie ładne, matematyczne. No, te wykresy nie będą wyglądały w ten sposób. Czasem będzie mocno w górę, czasem będzie w dół, ale finał po tych 100 latach na pewno będzie pozytywny. I teraz wracając do pytania jednej z osób, a ile procent? Ja myślę, że 5% tak w skali naszej wypłaty to jest dobry punkt odniesienia. I proszę zobaczyć, tu jest taki przykład na przedostatnim slajdzie. Gdy ktoś rocznie by zarabiał 100 tysięcy, czyli miesięcznie 8300, i 5% z tego by odkładał, czyli takie 416 zł przez 30 lat i średnio rocznie by tam 7,5% był w stanie zarobić. Czyli taki rynkowy zwrot z tej swojej inwestycji by uzyskiwał przez ten czas. To proszę zobaczyć, że po tych 30 latach ta czerwona linia mocno odchyliła się od tej niebieskiej i wyniosła tam ponad 558 tysięcy złotych. I znowu podkreślam, to są tylko symulacje czysto matematyczne, żeby pokazać Państwu, jak w długim terminie ten procent składany może zacząć działać, ale odpowiadając na pytanie, ile, jaką kwotę można zacząć oszczędzać, moim zdaniem te 5% swoich zarobków to jest dobry punkt odniesienia. Im więcej, tym oczywiście lepiej, szybciej Państwo dojdą do tej swojej wymarzonej emerytury. Ale z kolei, jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, to nawet symboliczne 100 zł będzie już dobrym punktem odniesienia. I żeby Państwu pokazać, że do tej emerytalnej hossy już sporo osób dołącza, to właśnie tu na tym wykresie mają Państwo pokazane, jakie są łącznie aktywa, czyli ile pieniędzy już odłożono w tym IKE, IGZE, czyli tych programach, o których za chwilę powie Magda, w Polsce. I to na czerwiec 2022 roku było tam blisko 13 miliardów w jednym i 6 miliardów w drugim, a więc 18,5 miliarda złotych. I tu będą Państwo widzieli ten efekt kuli śniegowej. Jak się spotkamy za te 20 lat, to te wykresy, dokładnie te z tymi
kapitałami, które ludzie mają i te wykresy, które ja Państwu pokazywałem, ile tych środków jest, zobaczą Państwo za 20, 25 lat, że one będą wyglądały dokładnie w ten sam sposób. Bo te odsetki będą pracowały, pieniądze będą zarabiały i będą kolejne dopłaty, bo coraz więcej osób będzie się zastanawiało, jak można na tą swoją emeryturę odłożyć, bo czasu mają coraz mniej. Jeżeli Państwo mają tego czasu dużo, to warto już pomyśleć o tym teraz. No ale jak już Państwo pomyślą, to jakie są możliwości, żeby zbudować sobie ten długoterminowy kapitał, to tu może Magdo bym Ciebie poprosił o głos. Tak, jak najbardziej. Ja tutaj mam trudne zadanie, bo tu naszą wycieczkę po oszczędnościach emerytalnych Paweł z niesamowitą energią rozpoczął i teraz muszę ten poziom utrzymać. Mam nadzieję, że nam się to wspólnie uda, bo tutaj w tej części chcielibyśmy wejść trochę bardziej w dialog. I jeżeli mówimy o wycieczce, a w takiej konwencji chciałabym jednak pozostać, to na wstępie myślę, że zawsze dobrym pomysłem przed wycieczką jest troszeczkę przyjrzeć się mapie i topografii tego otoczenia, w którym się będziemy poruszać. W Pawła wypowiedzi tutaj parę razy mogli Państwo usłyszeć IKE, IKZE, produkty emerytalne, ale jakbyśmy je tak mieli wpasować w całokształt, to czym my tak naprawdę dysponujemy, żeby móc te długoterminowe oszczędności budować? Myślę, że każdy z nas w którymś momencie zetknął się z pojęciem trzech filarów systemu emerytalnego i tak tylko tytułem króciutkiego wstępu. Myślę, że tak, pierwszy filar, czyli ZUS, o którym właśnie mowa, że ta stopa zastąpienia będzie niezwykle niska z tych naszych składek, które od każdej pensji są odprowadzane. Raczej większość z nas ma już świadomość, myślę, że ty Paweł w szczególności, że liczenie na ZUS to troszeczkę tak jak bycie osobą niemalże bezdzietną tych 100 lat temu. To mniej więcej byłaby taka sytuacja. Oczywiście lepiej dostać coś niż nic, ale myślę, że zwłaszcza dla tych młodszych osób w związku z tym kryzysem demograficznym nie jest to wystarczające rozwiązanie. Z tego też powodu reforma z 1998 roku wprowadziła drugi i trzeci filar. Drugi filar, czyli niesławne OFE, które już po części umarło, jeszcze funkcjonuje od dłuższego czasu tak między Bogiem a prawdą. Powiem Państwu, że są przymiarki, żeby całkowicie już jakby ten drugi filar połączyć de facto z tym pierwszym, ewentualnie przetransferować środki. Pojawiły się już projekty ustaw w tym zakresie, natomiast no, nie ukrywajmy, tutaj sytuacja za wschodnią granicą, kryzys w tej chwili, który mamy, inflacyjny, no, powoduje, że rządzący koncentrują się na trochę innych wątkach i ten temat likwidacji OFE, czy sposobu przesunięcia tych pieniędzy, które od tego 1998 roku jednak spora grupa z nas odprowadzała do otwartych funduszy emerytalnych, trochę przygasa, jest przesuwany w czasie, także nie ma jakichś ostatecznych jeszcze takich rozstrzygnięć czy sztywnych dat, o których moglibyśmy tutaj powiedzieć. Jedno jest pewne, że prędzej czy później tutaj to przejdzie do historii. To może PPK w takim razie, Magda, to może PPK. No właśnie, i to jest trzeci filar, tak? Trzeci filar, czyli, bo jeżeli mówimy o OFE czy o ZUS, no to są takie elementy, gdzie po prostu no, pani kadrowa rozliczając nasze wynagrodzenie, czy nawet my sami wiemy, że musimy ująć pewne rzeczy, poodprowadzać przelewy. To jest przymus, można być ukaranym, jeżeli ktoś tutaj próbuje różne rzeczy kombinować, ale właśnie ten trzeci filar się charakteryzuje pełną dobrowolnością. I co my mamy w tym trzecim filarze? Otóż mamy pracownicze plany kapitałowe, czyli to PPK, tak? O którym Paweł wspominał. Paweł, strzeliłbyś może, jaka jest na chwilę obecną tak zwana partycypacja w procentach, czyli jaki procent osób uprawnionych korzysta z tej formy oszczędności? 25%. 25%? No jest trochę lepiej. Jest trochę lepiej według informacji z PFR-u. Tutaj oczywiście to jest zmienne w czasie, więc to też zależy od tego, na jaki moment PFR publikował informacje, ale takie w miarę optymistyczne scenariusze z 2020 roku to było 32,6%, czyli 1/3 uprawniony, tak? PFR tutaj, Polski
Fundusz Rozwoju, który koordynuje tym programem, ma ambitne cele, chce, żeby to było do końca 2023 roku około 50% Polaków uprawnionych, tych, którzy mogą w tym brać udział. Zobaczymy, no, możemy trzymać kciuki. Obok PPK funkcjonują pracownicze programy emerytalne, dosyć zbliżone rozwiązanie, też takie, z którego korzystamy, jeżeli pracodawca to umożliwia, bo PPE jest takim zamiennikiem dla PPK na troszkę innych zasadach, ale też warto się tym zainteresować. Mówiliśmy, przed chwilą padło, tak, że te 5% to jest taka zalecana wysokość. Jeżeli chodzi o to, ile można odłożyć w ramach PPE czy PPK, to na PPE jest to i PPK około 8%, wykorzystując takie maksymalne wartości, przy czym na PPK to też zależy od pracodawcy, ile nasz pracodawca od siebie dokłada. My jako pracownik możemy maksymalnie 4% miesięcznie naszego wynagrodzenia odprowadzać do PPK, pracodawca 2,5 do 4, w zależności od tego, jak zdecyduje. Natomiast niestety PPE i PPK to takie rozwiązanie dedykowane trochę bardziej dla etatowców. Dla etatowców, dla osób na umowie zleceniu jest spora grupa obywateli, która niestety nie spełnia warunków definicji pracownika, bo to są programy dla pracowników. Co ważne, te osoby, które nie spełniają tej definicji, to są często osoby, które mają ten potencjał oszczędnościowy, bo to są przedsiębiorcy, to są osoby samozatrudnione, tak? Czyli takie, powiedzmy, pełne inicjatywy, szeroko rozumianej. I właśnie między innymi z myślą o tych osobach dzisiaj chcielibyśmy się skupić na kolejnych dwóch rozwiązaniach w ramach trzeciego filaru, czyli tych osławionych IKE i IKZE. Jakbyśmy rozwinęli te skróty, to IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, i IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Nie wiem, dlaczego te nazwy są tak podobne, dlaczego ktoś się tak zdecydował. Nie ukrywam, że to może wprowadzać trochę zamieszania i konsternacji. Jest jak jest. I te dwa typy produktów emerytalnych tym się różnią od PPE czy PPK, że każdy z nas decyduje o tym sam. Każdy z nas samodzielnie podpisuje umowę z wybraną instytucją, która umożliwia prowadzenie takich kont, i każdy z nas na własnych zasadach, na własną rękę te oszczędności tam gromadzi. Jest to, co mówimy, indywidualne, nie pracownicze, a indywidualne. Dobrze, i teraz w czym te rozwiązania są do siebie podobne? No, przede wszystkim są to celowe formy gromadzenia oszczędności. To wbrew pozorom jest tutaj dosyć istotne, bo wszystkie kolejne cechy, o których bym chciała powiedzieć czy wspomnieć, właśnie z tego wynikają, że jest to umowa zawarta po to, żeby gromadzić oszczędności na emeryturę, z celem emerytalnym, żeby poprawić swoją jakość życia, swój status majątkowy właśnie w tym okresie, kiedy zakończymy aktywność zawodową i będziemy uzależnieni od tych świadczeń państwowych, które są w mniejszym, większym stopniu gwarantowane, ale już wiemy, że nie będą wystarczające. Oszczędności zgromadzone w ramach IKE i IKZE to jest nasz majątek osobisty, majątek prywatny, to jest nasza własność. Być może z tego powodu, jakkolwiek na PPK również ta własność jest zagwarantowana, ale jednak jest to jakiś kolektyw, jest to forma zorganizowana, uczestniczy w tym pracodawca, nie ma jakoś tego zaufania, stąd ta partycypacja może niezbyt wysoka. Natomiast na IKE czy na IKZE zdaje się, że od 2005 roku, kiedy IKE w ogóle można posiadać, to jakieś zaufanie do tej formy wydaje mi się większe, jeżeli chodzi o ludzi, klientów, społeczeństwo. Między innymi właśnie z powodu chyba tego poczucia decyzyjności, sprawczości i też tej właśnie gwarancji posiadania, że to jest coś mojego. A Mario, tu chyba ważną rzeczą byłoby do pytania, w sensie, bo część osób, jak wspomniałaś o tym OFE, może obawiać się, że to z OFE te pieniądze były, nie były, no już teraz ich nie ma. Tego typu sytuacje do IKE, IKZE
nie mają chyba zastosowania, bo to jest wprost tak, jakbyśmy się bali o nasze pieniądze na rachunku bankowym. To jest tak samo prywatne, taki program IKX, jak nasze środki własne. Tak, tak. To jest dokładnie ten sam poziom własności. To dokładnie jest taki sam poziom własności jak mieszkanie ze spłaconą hipoteką. Podkreślę, spłaconą, tak? Bo wiemy, że dopóki ta hipoteka jeszcze jest w toku, to formalnie jest tam udział banku w tym chociażby w księdze wieczystej, jak samochód, który jest naszą własnością, za który zapłaciliśmy i tak samo podlega dziedziczeniu. Czyli jeżeli gromadzimy te oszczędności z przeznaczeniem emerytalnym, a nie daj Boże, no nie będzie nam dane, tak, doczekać do tego momentu, kiedy na emeryturę przejdziemy, to nic, jakby nie jest to żadna strata w rozumieniu majątku rodzinnego, po prostu wchodzi to w skład masy spadkowej. Tak? Może taka mniej przyjemny obszar mówienia o długoterminowym oszczędzaniu, ale życiowy, tak? Także jest to własność prywatna. Co jeszcze? Tak naprawdę każda osoba fizyczna może założyć takie konto. Mówię, tu w przeciwieństwie do PPE czy do PPK nie ma ograniczeń dotyczących naszego statusu, czy jesteśmy osobą pracującą, bezrobotną, samozatrudnioną, będącą, wykonującą wolny zawód, twórcą, tak? Nie ma to znaczenia, wystarczy tak naprawdę chęć i wola. Powiem więcej, tutaj nie trzeba być nawet osobą pełnoletnią. IKE może posiadać osoba małoletnia. Tu nie ukrywam... Ale czekaj, jak małoletnia? To ja dwuletniej córce też mogę założyć IKE? Tak. Jako opiekun prawny, z jednym zastrzeżeniem, że możesz zawrzeć umowę, natomiast wpłaty na konto nie można dokonać inną drogą niż wypłatą transferową, na przykład w przypadku spadkobrania. To już jest taki bardzo daleko idący niuans. Jeżeli kogoś z Państwa by ten temat interesował, to w sekcji pytań na końcu ja chętnie tym osobom zainteresowanym dokładnie wyjaśnię, na czym to polega. No, w dużym uproszczeniu, jeżeli osoba małoletnia jest zatrudniona na umowę o pracę, co może mieć miejsce powyżej 16 roku życia, to może też dokonywać wpłat na IKE, sam po prostu przed ukończeniem 18, tyle że w wysokości nie większej niż jej przychód z tytułu jakiejś tam umowy o pracy. To prawdopodobnie się może zdarzać, bo są osoby małoletnie zatrudnione na tak zwanych umowach o przysposobienie zawodowe, tak? I one normalnie dostają wynagrodzenie na podstawie umowy wtedy z zakładem, gdzie taką praktykę odbywają. Więc, a tak jak wspominałeś o tym procencie składanym, to wbrew pozorom takie 50 oszczędzania, lat. Tak, to te miliony tam się naprawdę z procenta składanego mogą pojawić i nawet taka wydawałoby się śmieszna kwota z tytułu umowy uczniowskiej może bardzo wpłynąć na jakość życia w dalszym terminie. Ja osobiście żałuję, że się trochę za późno za to zabrałam, czyli nie tam mając 20 czy 22 lata, tylko właśnie straciłam prawie dekadę, tak? I przeliczyłam to sobie, ile mnie to kosztowało i ten ból w sercu tu cały czas pozostaje. Także tak naprawdę każdy z nas, każda osoba fizyczna. Natomiast, i to myślę, że warto powiedzieć, to są rachunki indywidualne i nie mogą być współwłasnością. Najczęściej występującą formą współwłasności jest współwłasność małżeńska. Nie, te rachunki są prowadzone konkretnie per dana osoba, per PESEL, także tutaj nie ma oczywiście żadnych przeciwwskazań, żeby dwie osoby miały takie konto, każda na swoją rzecz, natomiast no, nie mogą mieć statusu współwłasności. Jednocześnie można posiadać tylko jedno konto IKE i jedno konto IKZE, czyli nie, że jedno albo drugie, można mieć obydwa, tylko że razy jeden, tak? Dlaczego? To jest kwestia pewnych preferencji podatkowych, które są właściwe dla IKE i IKZE, które gdzieś tam są takim ukłonem ze strony państwa do osób, które są odpowiedzialne z punktu widzenia budżetu państwa, które same o siebie dbają, które myślą o, zabezpieczają swoją przyszłość. I jak będziemy ten element omawiali trochę szerzej, to myślę, że stanie się to jasne, że jednak jest pewien interes w tym, że budżetu, żeby te konta jakoś tak bardzo nie pączkowały.
I teraz tak, bo my się tutaj cały czas skupiamy na elemencie inwestycyjnym. Za chwilę jeszcze do tego też będzie parę słów komentarza. Natomiast zarówno IKE, jak i IKZE, bo to cały czas mówimy o podobieństwach, mogą mieć różne formy. Począwszy od rachunku oszczędnościowego, które mogą być prowadzone przez banki, to jest taki wariant, powiedziałabym, no może w najmniejszym stopniu rokującym jakieś bardzo spektakularne wzrosty wartości w czasie, chociaż cały czas te konta są jednak oprocentowane, więc to nie znaczy, że nie ma to sensu. Mogą to być rachunki maklerskie prowadzone przez dom maklerski czy biuro maklerskie i to jest taka wersja, powiedziałabym, ninja. To jest taki wariant IKE czy IKZE dla osób, no powiedzmy, bardzo mocno osadzonych w tych rzeczywistościach rynku finansowego, które są w stanie samodzielnie dokonywać selekcji konkretnych instrumentów, decydować o tym, kiedy je kupią, kiedy je sprzedają, jaką konkretnie akcję, jakie konkretnie obligacje. No tutaj sam wiesz, jako doradca inwestycyjny licencjonowany, że tutaj no, tych instrumentów jest masa nieprzebrana. I chyba nawet tacy hiperprofesjonaliści zawodowcy, którzy z tego żyją, że są zarządzającymi na przykład funduszami, myślę, że nie byliby w stanie się wypowiedzieć na temat każdej jednej akcji, która jest w obiegu na warszawskim parkiecie, już nie mówiąc o akcjach zagranicznych. Zresztą no, samych też i serii obligacji, które są w obrocie, jest też bardzo wiele i cały czas są nowe emisje. To jednak jest pewna specjalizacja w tym zakresie. Ale można mieć takie IKE, nic nie stoi na przeszkodzie. I mamy takie wersje wreszcie pośrednie, czyli coś więcej, bardziej inwestycyjnego niż depozyt, a mniej może wymagającego samoobsługi niż właśnie rachunek maklerski. To są przede wszystkim rejestry w funduszach inwestycyjnych, ewentualnie polisy ubezpieczeniowe, często w formie funduszy kapitałowych, powiązane z funduszami kapitałowymi, lub dobrowolne fundusze emerytalne prowadzone przez PTE. To nie ukrywam, taka forma chyba najmniej znana i najmniej popularna, dostępna. Z różnych przyczyn tutaj myślę, że nie będziemy szerzej może na ten temat w tej chwili mówić. Te pierwsze 3-4 no to są takie dominujące, jeżeli chodzi o... A która jest najlepsza? Klientów. No właśnie, która jest najlepsza? Ja tak. Żadna nie jest najlepsza dla każdego, natomiast każda może być najlepsza dla jednej konkretnej osoby. Tutaj bardzo wiele czynników wchodzi w grę. Za chwileczkę mam taki, myślę, że będzie taki fajny moment, żeby tą myśl rozwinąć, bo to jest bardzo dobre pytanie. Co jest jeszcze istotne? Jeżeli zdecydujemy się na jakąś formę IKE i nie będziemy z niej zadowoleni, czy IKZE, to w każdej chwili mamy możliwość zmiany tej formy, czy też podmiotu w ramach, nie wiem, tego samego typu IKE, który podmiotu, który nam to IKE prowadzi, czyli możemy zawrzeć umowę z kimś innym i to IKE przesunąć. I to jest taki wyjątek od tego, co powiedziałam wcześniej, że można mieć jednocześnie tylko jedno konto, tylko jedną zawartą umowę. No siłą rzeczy, żeby to konto przenieść, to trzeba zawrzeć umowę z kimś innym i wtedy te środki sobie tam wędrują od jednej instytucji do drugiej. Co jeszcze? Wpłaty na konto IKE czy IKZE mogą być przez nas dokonywane bez względu na nasz status. Czyli tu znowu to jest takie zróżnicowanie względem PPE czy PPK. Nawet jako osoba bezrobotna, która no, teoretycznie nie ma przychodu z racji wykonywanej pracy, możemy dokonywać takich oszczędności. Myślę, że taki pierwszy podstawowy przykład, który nam przychodzi do głowy osoby w takiej sytuacji, jest jednak cały czas wiele rodzin, w których jedna z osób tak mówi, że prowadzi dom, prawda, a druga osoba odpowiada za to zaplecze finansowe. I o ile no, w takiej sytuacji nie może taka kobieta czy mężczyzna aktywnie brać udziału w PPK, no właśnie dlatego, że nie posiada własnych dochodów, to jak najbardziej może na swoją rzecz przekazywać środki i gromadzić je w ramach IKE czy IKZE i jest to też bardzo takie odpowiedzialne zabezpieczenie przyszłości partnera czy małżonka, jeżeli na taki układ dana rodzina się umówi, tak? I co jeszcze ważne, i to może tak w pierwszym rzucie się wydawać dziwne, bo my tak cały czas mówimy, że trzeba oszczędzać, że kryzys, że musimy o siebie zadbać, a ja teraz powiem, że jest coś takiego jak limity wpłat, czyli że nie można wpłacić więcej niż.
I my tu może tak trochę zgrzytać, prawda? No bo tak nas zachęcają, a potem nam mówią, że okej, okay, ale nie wolno wam więcej oszczędzić niż ileś. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy tutaj dosyć istotne ukłony podatkowe i są te limity tak określone, że prawdę powiedziawszy, jak się im przyjrzymy, to dojdziemy do wniosku, że właściwie zdecydowana większość z nas powinna to uznać za satysfakcjonującą wartość czy kwotę, a dokładnie ile to jest. A no właśnie, bo to już jest pierwsza różnica, bo teraz przejdziemy do różnic. Mianowicie, jeżeli chodzi o indywidualne konto emerytalne, to w skali roku, w tym bieżącym roku, 2022, jest to dokładnie 17 766 zł. Dużo, niedużo, przeliczmy to, gdybyśmy regularnie co miesiąc chcieli odprowadzać sobie taki przelew stały, to jest 1480 zł i 50 groszy miesięcznie. Wydaje mi się, że jednak tak patrząc na sytuację średniostatystyczną, jest to taka kwota, że jeżeli ktoś chce odłożyć więcej, to chyba wyjściem jest po prostu posiadanie obu tych produktów, a zdecydowana większość z nas jednak, no ja powiem tak, myślę, że życzę każdemu, żeby mógł sobie pozwolić na taki komfort, żeby dla siebie, dla partnera czy małżonka 1500 zł miesięcznie odkładać, czyli razem 3000 z domowego budżetu, powiedzmy może bez jakichś tam większych kosztów co do jakości, co do konsumpcji. Myślę, że naprawdę można powiedzieć, że wtedy to jest taka fajna całkiem stopa życia. Jak natomiast to wygląda na IGZE? Na IGZE te limity są po pierwsze, pierwsza różnica, że są dwa dotyczące różnych grup osób i są trochę niższe. Limit ogólny. Co to znaczy ogólny? Ogólny dotyczy po prostu każdej osoby, która taką umowę podpisuje i mamy drugi limit dla osób samozatrudnionych, który jest nieco wyższy. Z czego to wynika? Ano właśnie to jest ukłon w stronę tych osób, które zostały pozbawione systemowo możliwości uczestnictwa w PPK. Żeby im jakoś zrekompensować ten brak możliwości, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu podwyższonego limitu dla tych właśnie osób skrótowo określanych jako samozatrudnione. Czyli teraz znowu jeszcze patrząc na liczby, generalnie w ramach IGZE możemy w skali roku oszczędzić 7106 zł, a osoby samozatrudnione niecałe 11 tysięcy, co wychodzi tak w przeliczeniu, bądź w przypadku tego niższego limitu 592 zł, w przypadku wyższego 888, czyli też całkiem nieźle. Mówię, łącznie posiadając jeden i drugi rachunek, jesteśmy w takim razie w stanie miesięcznie odkładać jakieś między 2000, przepraszam, 200, a 2,5 orientacyjnie, 2,5 tysiąca złotych na osobę, tak, na jedną osobę. Tak, czy już wiesz, Magda, jakie limity będą na 2023 rok, no bo pewnie większość osób zacznie. To jest właśnie tak. I to jest, proszę Państwa, też ciekawa sprawa, bo te limity są wprost uzależnione od prognozowanego średniego wynagrodzenia w przemyśle. I z tego powodu, ponieważ to średnie wynagrodzenie dosyć dynamicznie rosło w ostatnich latach, ja jeszcze pamiętam, bo tak raz w roku musimy aktualizować tą informację, chociażby na stronie www. Ja jeszcze pamiętam takie lata, kiedy limity wpłat na IKE były, na IKE podkreślam, były poniżej 10 tysięcy, były czterocyfrowe. W tej chwili, tak jak wspomniałam, na ten rok to jest 17 tysięcy, a uwaga, uwaga, w 2023 to już przebije, bo to już mamy oficjalne rozporządzenie ministerstwa w tej sprawie, przebije 20 tysięcy. Czyli to będzie jeszcze więcej w przyszłym roku i co ważne, nawet gdyby to wynagrodzenie średnie, chociażby z powodu jakiejś recesji, zaczęło spadać, to w takiej sytuacji zostaje utrzymany limit z poprzedniego roku. Tak? Nie będzie on obniżany, tylko po prostu będzie utrzymany na takiej wysokości, w jakiej był rok temu, czyli tutaj no, też jak gdyby wygląda to z naszej perspektywy jako potencjalnych oszczędzających, no dobrze, bo nie mamy tych, nikt nam nie będzie wiązał w takiej sytuacji rąk. I tylko dosłownie, króciutko, samozatrudnieni, czyli ci wykluczeni z PPK, jakie to są osoby? Przede wszystkim osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które są zarejestrowane w CIDG, na własną rzecz odprowadzają samodzielnie składki.
to są wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., czy spółki jawnej, czy komandytowej. To są przede też osoby wykonujące wolne zawody, twórcy, artyści, którzy bardzo często operują na umowach o dzieło. To są też, ciekawostka, osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły, placówki wychowania przedszkolnego. Te osoby też podlegają pod tą definicję samozatrudnionego i wyższego limitu. Mamy też osoby prowadzące działalność, wolny zawód, o tym już wspomniałam. I teraz jak to się przekłada na kolejne różnice? A mianowicie korzyści podatkowe. Jeżeli mówimy o IKZE i o IKE, to na samym początku ja wspominałam, że to są celowe formy oszczędności emerytalnych. Celowe, dlatego, ponieważ tym celem jest w jakimś sensie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, nagrodą w cudzysłowie, które za to dostajemy, to jest umożliwienie nam poczucia pewnego zysku. I taki podstawowy i chyba najlepiej znany zysk ma miejsce w przypadku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, tych podkreślam z tym troszkę niższym limitem wpłat na poziomie w tej chwili 7 tysięcy, tym limitem ogólnym. I polega to na tym, że cała kwota, którą w danym roku kalendarzowym płacimy na takie konto IKZE, kiedy rozliczamy się z podatku za miniony rok, czyli wpłaciliśmy na przykład, tak jak Paweł pokazywałeś swoje wyciągi, w 2021 roku wpłaciłeś kwotę X na swoje IKZE, rozliczasz się potem w kwietniu 2022 za ten 2021 i do swojego, od wartości dochodu odejmujemy wartość dokonanej wpłaty na IKZE, co powoduje, że obniża nam się podstawa opodatkowania i od tej kwoty nie odprowadzamy podatku. I teraz w praktyce dla większości z nas, na przykład osób pracujących na etacie, będzie to znaczyło tyle, że będzie nam przynależny zwrot podatkowy. Tak? Ponieważ pracodawcy zaliczkowo to obliczają. Oczywiście tu każdy z nas ma tam różnego rodzaju niuanse, prawo do ulgi, zwolnienia, więc ostateczny rezultat, czy ten zwrot nie musi być dokładnie w takiej kwocie, bo to PIT rozliczamy całościowo. Natomiast tylko i wyłącznie korzyść podatkowa z tytułu takiej wpłaty, tutaj w tabelce widać pewne wartości. Mamy w przypadku 1000 złotych wpłaty dla osób, które są w pierwszym progu podatkowym, jest to 120 zł. Dla osób w drugim progu podatkowym, patrząc na te obecnie obowiązujące stawki, to jest 320 zł. Może niezbyt imponująco, ale gdybyśmy popatrzyli na osoby, które tę pełnię limitu wykorzystają w tym roku, to osoby korzystające z tego limitu ogólnego, czyli 7106, są w stanie zyskać 853 zł lub 2274 tysiące złotych. To już jest taka kwota, no uważam, że zauważalna, a samozatrudnieni nawet prawie 3,5 tysiąca złotych. Tak? No to jest tak naprawdę nie, że tyle mamy jakby zwolnienia, tylko to jest po prostu konkretna kwota, którą gdybyśmy tego nie wpłacili na IKZE, odfrunęłaby do Urzędu Skarbowego, a tak, mówię, ma szansę zostać z nami i nie ukrywam, że chyba najbardziej optymalną formą wykorzystania tego zwrotu jest reinwestycja, czyli przekazanie tych pieniędzy, do zasilenie nimi jakiegoś konta, czy to IKE, czy to IKZE, tak żeby one cały czas były w ruchu. Magda, to jedno pytanie, bo w sensie to jest trochę tak, że to co pokazujesz, to jest taka, nazwijmy to, gwarantowana stopa zwrotu, bo spowoduje, że w kolejnym roku dostajemy taki zwrot o tyle większy, możemy to reinwestować, a jakoś tak. Chcę to skonsumować, ale reinwestycja będzie bardziej efektywna i optymalna. No ale pytanie podstawowe pewnie może się pojawić takie, to jakiej dokumentacji potrzebuje, no bo czy żeby to odliczyć, to trzeba jeszcze złożyć mało, dużo dokumentów, czy trzeba gdzieś pójść, przybić pieczątkę, co trzeba zrobić, żeby taki zwrot dostać? To jest właśnie bardzo sympatyczne, dlatego że tak naprawdę ta ulga następuje de facto na oświadczenie. Wypełniając PIT jest tam dedykowana pozycja, w której po prostu wpisujemy tą kwotę, deklarujemy, że tak, dokonaliśmy takiej wpłaty. Na etapie składania PIT-u nie musimy tego w żaden sposób dokumentować. Oczywiście jest możliwe, że wstecznie Urząd Skarbowy poprosi nas o przedstawienie jakiegoś dowodu,
że rzeczywiście takiej wpłaty dokonaliśmy i tutaj możemy się posiłkować potwierdzeniami wpłat, które każda instytucja prowadząca IGZE dostarcza. Takie dokumenty są wystawiane regularnie, można też jakby zawnioskować w razie potrzeby o takie potwierdzenie. Natomiast mówię, samo to rozliczenie odbywa się po prostu na nasze oświadczenie, na naszą deklarację de facto, tak? No, ja nie polecam tutaj nikomu z kolei też oszukiwać skarbówki, żeby nie mając IGZE deklarować, że się taką wpłatę dokonało. Nie jest to pewnie szczęśliwe rozwiązanie. Natomiast jeżeli tutaj po prostu oszczędzamy i to deklarujemy, niczego więcej tak naprawdę na tym etapie nie potrzebujemy. Nie dotyczy ten zwrot, ten element indywidualnego konta emerytalnego. Tutaj mamy inny katalog korzyści i tu zarówno w przypadku IGZE, jak i w IKE mamy zwolnienie od podatku, od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia takich środków zgromadzonych na IKE i na IGZE. I wreszcie kluczowa sprawa, słynny podatek Belki, czyli pełna jego nazwa, podatek od zysków kapitałowych, 19% tak zwanych odsetek, czy to z depozytów, czy to z inwestycji na rynku kapitałowym, na funduszach. W przypadku IGZE tego podatku w ogóle po prostu nie ma. Natomiast w przypadku indywidualnego konta emerytalnego nie ma go, jeśli wycofanie środków nastąpi w drodze wypłaty. I teraz co to znaczy, bo to tak enigmatycznie trochę brzmi, prawda? Jeżeli chodzi o wycofanie środków z IKE czy IGZE, ono może mieć jakby dwie formy. I tak tylko króciutko o tym powiem, dlatego że to potem bardzo zrozumienie różnicy, co znaczą te dwa zwroty, bardzo pomaga. Później, nawet jeżeli sami szukamy jakichś informacji czy wytycznych, cały czas wracamy do punktu wyjścia. IKE czy IGZE to są celowe formy gromadzenia kapitału na emeryturę. I jeżeli zgodnie z tym celem te środki wypłacamy, czyli w momencie, kiedy jesteśmy w tym wieku emerytalnym, to mówimy o wypłacie. Natomiast jeżeli z jakichś powodów decydujemy się te środki wybrać, wycofać trochę wcześniej, czyli na inny cel niż emerytura, no bo jakikolwiek by on nie był, czy to jest jakiś kryzys życiowy, trudne położenie, utrata pracy, no przeróżne sytuacje się mogą zdarzyć, to zawsze będzie to pod kryptonimem zwrotu. I te dwa wyrażenia mają też zastosowanie w przypadku PPK, w przypadku PPE. Warto to sobie gdzieś mieć z tyłu głowy, że jakkolwiek z perspektywy osoby oszczędzającej my po prostu chcemy wycofać nasze pieniądze i jest nam wszystko jedno, jak się to nazywa, to od strony takiej proceduralnej, prawnej, to są dwa różne typy dyspozycji. I teraz tak, w przypadku wypłaty, bo tu powiedziałam, że to są na cele emerytalne. Zazwyczaj, znaczy mamy tutaj dwa warunki. Pierwszy to jest wiek. Na IGZE to jest 65 lat. W przypadku IKE to może być 60 lat lub 55, jeśli ktoś ma prawo do wcześniejszej emerytury. Tutaj jest kilka takich grup zawodowych, prawda? To wiemy, nauczyciele, górnicy, policjanci, służby mundurowe, szeroko rozumiane. Mamy ten jeden warunek. I drugi warunek, ponieważ to też jakby chodzi o takie zachęcanie nas do regularnego oszczędzania, to w obu przypadkach ta wpłata musi być dokonana w co najmniej 5 latach kalendarzowych, w okresie oszczędzania, żeby można było uznać, że ten warunek do wypłaty i wszystkich tych korzyści podatkowych jest zachowany. I właśnie, gdzie jest podstawowa różnica, czy w konsekwencji? Konsekwencja jest taka, że mamy tu, gdzie jest wypłata, to pełnię tych korzyści podatkowych, czyli po prostu nie ponosimy w przypadku IKE belki, a w przypadku podatków, w przypadku IGZE każdorazowo na etapie wypłaty jest pobierany zryczałtowany 10% podatek, przy czym podkreślam, my wcześniej nie płaciliśmy, byliśmy zwolnieni z podatku dochodowego w wysokości tam kiedyś 17%, teraz 12%, 32%, tutaj płacimy tylko 10%. Zwroty są... W sensie to płacimy 10%, mówisz, ale to w momencie, kiedy już przejdziemy na emeryturę, no nie? No będziemy uprawnienia emerytalne. Tak, znaczy kiedy mamy, tak jak powiedziałam, te dwa warunki, 65 lat, tak, i dokonaliśmy przynajmniej w 5 latach wpłat. Natomiast jeżeli wcześniej wycofujemy te środki, to ta wartość jest wtedy po prostu podlega opodatkowaniu w pełnej wysokości. Tak jakby dostaliśmy taką korzyść na początku, że mieliśmy zwolnienie z tego podatku, a w tym momencie, kiedy
wycofujemy się wcześniej z IGZE, to jak gdyby następuje taka rekompensata z naszej strony, czyli musimy podatek od tych środków zapłacić, tak? Jakby zaległy w cudzysłowie. Jak ktoś wpadł w drugi próg podatkowy i oszczędzał, a potem stracił pracę w kryzysie i wypłaca sobie i korzysta z pierwszego progu, to jeszcze zyskuje. Też tak, jakby w gratisie, po niższej stawce w cudzysłowie, tak? Dobrze. I jeżeli chodzi o wypłatę transferową, to tylko zaznaczę, że wypłata transferowa to jest właśnie tak, jak na przykład zmieniamy instytucję, te środki po prostu przechodzą z jednego IKE do drugiego, z jednego IKZE do drugiego IKZE albo z jednego IKE do drugiego IKE. I tu ciekawostka, ponieważ PPE i PPK też mogą być transferowane na IKE w pewnych szczególnych okolicznościach i to jest przede wszystkim sytuacja spadkobrania, najczęściej spotykana ewentualnie przy PPE zmiana pracodawcy, a w przypadku PPK też taka egzotyka, rozwód łamany przez unieważnienie małżeństwa, to też może wtedy być to transferowane. I teraz dobre pytanie, tak może już na koniec, IKE czy IKZE? Ja bym tak, moim zdaniem, jeżeli możemy, to najlepiej oba. Natomiast jest kilka pytań, które mogą nam pozwolić dokonać wyboru. I teraz pierwsze takie pytanie, jaką kwotę jestem w stanie odkładać? Rozmawialiśmy o tych dwóch limitach. Jednym niższym na IKZE, wyższym na IKE. Więc musimy sobie to przekalkulować, czy po prostu biorąc pod uwagę tę naszą realną możliwość, IKZE jest tym, co nam wystarczy, czy też właśnie potrzebujemy wyższego limitu. Wtedy mimo wszystko polecałabym mieć oba, po prostu mniejszą kwotą zasilać IKE, niż posiadać tylko jeden typ tego rachunku. Drugie pytanie, czy posiadam inne oszczędności na tak zwane nagłe wydatki? Dlaczego? To jest dosyć istotne pytanie. Jeżeli naszymi jedynymi oszczędnościami są te gromadzone na IKE czy na IKZE, to trzeba mieć świadomość tego, że ten zwrot, czyli to wcześniejsze wycofanie, w przypadku IKE może mieć formę częściową, w przypadku IKZE niestety nie. Na IKZE, jeżeli chcemy środki wycofać, to niestety, ale nam wyskakuje wszystko. Znaczy musimy wypłacić wszystko, czyli jakby stajemy w punkcie wyjścia, tu gdzie byliśmy, kiedy zaczynaliśmy oszczędzać. Więc jeżeli nie posiadamy innych oszczędności, warto część z tego kierować do IKE, żeby w razie, gdy życie nas przydusi, to móc po prostu tutaj tylko odrobinkę z tego wyjąć, a część, żeby jeszcze pozostała, jeżeli nie mamy aż tak dużych potrzeb, a przynajmniej nie na całość tej kwoty. Czy potrzebuję dodatkowej motywacji? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten zwrot całościowy, który zawsze występuje przy IKZE, to taka ciekawa rzecz. Ja się spotkałam od wielu osób z takim argumentem, że oni to lubią, takie produkty z regulaminem, nazwijmy to restrykcyjnym, dlatego że się czują lepiej zmotywowani. Bo gdyby tak mogli trochę wypłacać, no to pewnie by to robili, bo zawsze się znajdzie jakiś pretekst. Także tutaj, jeżeli ktoś tak ocenia swój konstrukt, że niekoniecznie jest zmotywowany albo brakuje mu dyscypliny, to wtedy IKZE jest o tyle dobre, że może taki bacik stanowić, że no jak się wycofujesz, to wszystko, tak, to w całości. I więc tutaj może nabrać pewnej dodatkowej wartości. I jeszcze jedno pytanie, czy oszczędzam w ramach PPE? Dlaczego? Dlatego, że PPE ma to do siebie, że są w tej chwili prowadzone przez 2000 firm, versus PPK, które jest prowadzone przez firm grubo ponad 60 tysięcy. PPE jest pewną niszą. W momencie, kiedy zmieniamy pracodawcę, najprawdopodobniej trafimy na pracodawcę, który ma PPK, a nie PPE. I w takiej sytuacji, mając IKE, możemy łatwo i bezproblemowo te oszczędności z PPE przetransferować sobie na takie konto IKE i będzie nam łatwiej, przyjemniej, wygodniej niż przez pracodawcę sterować dalej swoimi oszczędnościami z PPE. I teraz ostatni może taki punkt, czyli IKE i IKZE w funduszu inwestycyjnym, bo wspomnieliśmy, że tam jest dużo różnych tych form, prawda? Dlaczego akurat fundusze inwestycyjne warto wziąć na celownik? Mamy taką ośkę, gdzie coraz wyższy będzie poziom ryzyka, zmienność wyceny, ale też nasze zaangażowanie potrzebne, żeby sensownie tą inwestycję prowadzić i czas, który musimy na to poświęcić. Na jednym krańcu osi mamy tą formę, o której mówiłam, najbardziej taką zachowawczą, konserwatywną, czyli depozyt, rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy. Na drugim krańcu osi
Będą te rachunki prowadzone w ramach biura maklerskiego, domu maklerskiego, gdzie samodzielnie dokonujemy obrotu konkretnymi instrumentami. No mówię, to jest ten wariant ninja, jak go nazwaliśmy. Fundusze inwestycyjne to jest coś, co znajduje się dokładnie po środku. To znaczy, przede wszystkim mamy tutaj dużo niższy próg wejścia, niż byłby nam potrzebny w przypadku rachunków maklerskich. No, żeby kupić przynajmniej 3, 4, 5 typów akcji i obligacji, myślę, że zgodzisz się ze mną, Pawle, że jest potrzebna nieco większa kwota niż 200 zł, prawda? No, tak. Jak byś szacował, że ile by tu było potrzebne tak na start, żeby sensownie zdywersyfikować? Oj, niestety nie będzie prostej odpowiedzi, która zawiera małą kwotę. No tutaj, żeby sensownie zdywersyfikować portfel i indywidualnie dobierać sobie akcje albo inwestycje, no to myślę, że byśmy się musieli zacząć zastanawiać od mniej więcej 100 tysięcy złotych, jeżeli myślimy o samodzielnym zbieraniu akcji. Dla Państwa refleksji, tak? Że to są kwoty olbrzymie. Przy funduszu możemy taką dywersyfikację już mieć na poziomie 200 zł. Druga zasada, druga zaleta. Te różnego rodzaju ewentualne podatki, opłaty, ten podatek Belki 19%, te 10% ryczałtu przy wypłacie. W przypadku inwestycji, w przypadku IKE czy IKZE funduszowego, to wszystko się gdzieś tam dzieje trochę za naszymi plecami. Tylko i wyłącznie te rozliczenia stricte na picie, czyli ten zwrot ewentualnie jeżeli wycofujemy wcześniej środki i musimy te 10% opłacić, no to już musimy samodzielnie w PIT-cie umieścić. Wszystkie pozostałe te daniny są naliczane, pobierane przez fundusz. I wreszcie najważniejsza sprawa. Selekcja tych instrumentów jest dokonywana przez profesjonalistów poza nami. Nie musimy na to poświęcać czasu, nie musimy się nad tym zastanawiać. Więc fundusz inwestycyjny jest takim fajnym punktem pośrodku, pomiędzy tym, co jest depozytem, który jest bardzo bezpieczny, ale też ma ograniczone możliwości wykorzystania magii tego procentu składanego, o którym Paweł dużo wspominał, a pomiędzy tym prowadzeniem inwestycji bardzo agresywnie, przy dużym nakładzie czasu i pracy i też dużym ryzykiem błędu, który grozi inwestorom nieprofesjonalnym, poprzez właśnie taką grę samodzielną. I w tym miejscu ja chciałabym zakończyć tą naszą część takim może ogłoszeniem, że taki mamy dzisiaj dzień wyjątkowy, specjalny, ponieważ właśnie dzisiaj doszło do modyfikacji, zmiany oferty, poszerzenia możliwości inwestycyjnych na produktach typu IKE i IKZE, które są w ofercie BNP Paribas TFI. Jeszcze więcej subfunduszy, jeszcze większa elastyczność, te same atrakcyjne warunki, czyli właściwie brak jakichkolwiek opłat innych niż tylko standardowa opłata za zarządzanie funduszem. 200 zł wystarczy, żeby zacząć oszczędzanie, więc wrócę do hasła, które Paweł podał. Czas robi swoje, a my? Czy my coś robimy? Wystarczy 200 zł. I możemy zacząć naszą przygodę z oszczędzaniem na emeryturę właśnie w ramach tego złotego środka pomiędzy depozytem i pomiędzy agresywną grą na giełdzie. To może jeszcze zobaczymy, Magda, jakie pytania część osób zadała z uczestników. Słyszymy się? Mhm. A, dobrze. Bo tak w sensie zniknęło, czarno się zrobiło, nie wiedziałem, czy wszystko jest w porządku. Tak, było jedno pytanie odnośnie jednego mojego ostatniego slajdu, o ilości środków, które napływają do IKE i IKZE. Tego typu dane są raz do roku tylko publikowane, więc niestety na 31 października na inną datę nie jestem w stanie ich podać, ale w skali na pewno na chyba co pół roku są dokładnie podawane. Więc na koniec roku, a na pewno na połowę czerwca przyszłego roku, bowiem, że i w zeszłym roku, i w tym roku takie dane były podawane. No jest to moment, kiedy można sobie spokojnie wtedy te dane sprawdzić. I jeszcze jedno pytanie było, które myślę też może trochę Magda do ciebie i trochę do mnie. Tak na zasadzie jeden z uczestników zapytał, czy nie lepiej inwestować w nieruchomości? Na funduszach czuję, że moje pieniądze są niepewne. Dużo zawirowań na świecie. No to ja odpowiem może z tej strony takiej ogólnej, a Magda szczególnej.
Ja ze sfery ogólnej bym powiedział tak, jeżeli pytający albo ktoś z Państwa ma już swoją własną nieruchomość i w tej nieruchomości, nie wiem, spłaca kredyt, spłacił kredyt, ale ją ma, no to to de facto już jest takie trochę budowanie emerytury na bazie nieruchomości, no bo te mieszkanie, w którym my nawet żyjemy, ono jakoś będzie dla nas dostępne. Więc to już jest duża ekspozycja, jak się w języku inwestycyjnym mówi, na nieruchomości. A na tą część na funduszach czuję, że moje pieniądze są niepewne. No to dużo zależy od tego, na jakim funduszu, bo pewnie, że są fundusze, które są mocno zmienne, ale są też takie spokojniejsze, przy czym w długim terminie te nawet bardziej wahliwe, najbardziej ryzykowne nie powinny stanowić dla nas żadnego problemu, jeżeli chodzi o samą zmienność, bo ta ostatnia część pytania, jest dużo zawirowań na świecie, no to tak jak pokazałem na jednym ze swoich slajdów, zawsze będzie coś, co się dzieje, co może sprawiać, że no jeszcze nie, poczekam. No ale może ty, Magda, masz jeszcze odpowiedź na to, na funduszach czuję się niepewnie, czy to właściwa obawa? Ja bym od innej strony troszeczkę do tego podeszła. Mianowicie, tak jak powiedziałam, nie ma złych form oszczędzania. Nie każda forma jest dobra dla każdego. Tutaj powiedziałabym trochę inaczej. Podstawową cechą IKE, jeżeli chodzi o takiego IKE opartego o fundusze, jest jego dostępność, taka demokratyczność, tak? 200 zł to jest kwota wymagana, żeby zawrzeć umowę jako pierwsza wpłata, 100 zł to są kolejne wpłaty. Może się nie znam, ale nie wydaje mi się, żeby przy kwotach rzędu 200 zł, 500 zł można było zainwestować czy zakupić za to nieruchomość. I chyba to jest jakby odpowiedź na pytanie. Więc czy nieruchomość może być dobrą inwestycją? Nie powiem, że nie. Myślę, że to po prostu zależy od naszych zainteresowań, od tego, w czym czujemy się komfortowo, jakie obszary czujemy. Na pewno nieruchomość też jak gdyby jest trudniej zdywersyfikować, bo to już naprawdę wymaga dużego nakładu kapitału, a zawsze warto mieć te nasze zasoby, aktywa, jednak rozbite na różne kategorie. Jeżeli mówimy o takich wolumenach, które pozwalają posiadać i mieszkanie na cele inwestycyjne, i inwestycje kapitałowe, i depozyty, i ewentualnie jeszcze jakieś akcje, obligacje kupione na własną rękę, to super, to tak róbmy. Jeżeli mamy ograniczone zasoby, to mówię, no siłą rzeczy fundusz będzie taką bardzo optymalną formą, która nam pozwoli mieć szeroki wachlarz instrumentów przy stosunkowo ograniczonych kwotach. No ograniczonych przy inwestycjach to właśnie mówimy o 100 tysiącach, 10 tysiącach, a nie setkach tysięcy, tak? Zwłaszcza w tej początkowej fazie. Budujemy kapitał. Jasne. I jeszcze przed końcem jeszcze widzę, że mamy dwa pytania takie bardzo techniczne, ale chyba ważne, bo do pytania, jak widzę, Magda, bardziej do ciebie, bo z jednej strony pyta nas uczestnik, czyli to musi być, jak rozumiem, czy to musi być fundusz inwestycyjny z IGZE w nazwie? Nie. I tu może prosta odpowiedź, to musi być? Nie, nie. Ważne, żeby produkt nazywał się IKE i IGZE, bo wtedy jest IKE czy IGZE. Natomiast jeżeli to jest IKE czy IGZE oparte o fundusz, to fundusz tak naprawdę może się nazywać zupełnie inaczej. To jest troszeczkę inaczej, bo ja myślę, że to pytanie jest trochę powiązane ze znajomością tematyki PPK, gdzie te rzeczywiście przy PPK są dedykowane fundusze i zazwyczaj one mają ten człon PPK w nazwie. Na IKE i na IGZE działa to trochę inaczej. W naszym przypadku IKE i IGZE jest powiązane z trzema parasolami. Każdy z nich ma BNP Paribas w nazwie, natomiast ani IKE, ani IGZE nigdzie się tam w tej nazwie nie pojawi, poza samą nazwą produktu, która jest w umowie o prowadzenie IKE bądź IGZE. Tak, patrzę na to, myślę, że IKE i IGZE to są opakowania tych poszczególnych rzeczy, a nie tam to, co jest w środku. Opakowanie to jest IKE i IGZE. I jeszcze jedno pytanie, tu chyba właśnie związane z tą częścią OFE. Czy można przenieść środki z OFE na IKE w innym miejscu? Powiem tak, generalnie taki jest plan i taka jest koncepcja w tych projektach, które znam, natomiast to nie będzie takie stricte IKE, o którym my dzisiaj rozmawialiśmy, to będą takie dedykowane rachunki IKE i istotą, o ile rozumiem, zmian tych przepisów ma być to, że jednak wycofanie środków
przeniesionych z OFE do IKE, bo taka opcja ma być przynajmniej otwarta do decyzji, czy te środki mają wrócić do ZUS-u, czy je ktoś przetransferuje do IKE, ma być mocno utrudniona. O ile nie uniemożliwiona do czasu osiągnięcia uprawnień emerytalnych i tu po prostu chodzi po prostu o zabezpieczenie wielu osób przed taką sytuacją, kiedy gdzieś tam latami gromadzony kapitał na cele konsumpcyjne w możliwości, jak się tylko by pokazała takie okienko, to żeby to zostało wyjęte. No tutaj trochę ustawodawca zachowuje się jak rodzic, który uważa, że lepiej wie od dziecka, jak dziecko powinno postąpić, żyć, zdecydować. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, natomiast to, co wiem, to prawie na pewno, to nie będzie tak, że przeniesiemy to na takie IKE prowadzone na zasadach ogólnych. Na pewno będą tam pewne specjalne zapisy, przede wszystkim ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami przed 60. rokiem życia. I widzę, że jeszcze ostatnie pytanie wpadło, to już szanowni Państwo, ostatnie pytanie, zaraz oddamy głos Pani Emilii. Tutaj uczestnik pyta, czy ja dobrze zrozumiałem, że z IKE mogę jednorazowo wybrać część środków, a gdybym wycofał całość, to zapłacę tylko podatek Belki, czyli nie dostanę żadnego oprocentowania. Jeszcze raz może to ustrukturyzuję. W przypadku IKE można wypłacić, można dokonać zwrotu, podkreślam, zwrotu części środków bądź całości środków. W obu przypadkach, jeżeli mówimy o zwrocie, będzie naliczony podatek Belki. Podatek Belki nie będzie naliczony przy wypłacie po 60. roku życia, czyli to będzie wypłata, a nie zwrot, tak? Także te 19% zostanie zabrane, ale od odsetek 19%, a nie 19% wartości wypłacanych środków. Więc w żadnym razie to nie znaczy tego, że jest utrata odsetek, po prostu te odsetki, tak jak odsetki w przypadku każdej innej inwestycji, to nie jest żadna kara. To jest jak gdyby zrównanie statusu podatkowego tej inwestycji z każdą inną inwestycją prowadzoną w zasadach ogólnych. Nawet jeżeli mamy lokatę bankową, to od odsetek też płacimy 19% właśnie tego podatku od zysków kapitałowych w tej chwili. To chyba wszystkie pytania. To możemy już z naszej strony oddać głos do Pani Emilii. Chyba, że Magdo, masz coś do dodania jeszcze. Nie, ja myślę, że już jak gdyby i tak to nasze spotkanie się wydłużyło trochę bardziej niż planowaliśmy. Natomiast może na zakończenie powiem tylko tyle, że my jesteśmy jak najbardziej do Państwa dyspozycji. Jeżeli na jakieś pytania dotyczące IKE czy IKZE nie uzyskali Państwo tutaj wyjaśnienia, a mówię, to jest temat przepastny, tu można się doktoryzować, czy sytuacja jest jakaś taka bardzo jednostkowa, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu skontaktować się z nami mailowo na adres, który jest podany do kontaktu na stronie www. naszego towarzystwa albo info@tfibnp.pl. Na przykład na pewno do nas to pytanie trafi i w takich sytuacjach myślę, że już jakby indywidualnie w najbliższych dniach bardzo chętnie, czy to z Państwem telefonicznie porozmawiam w ramach kontaktu zwrotnego, czy mailowo odpowiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj moglibyśmy dwa dni siedzieć i dyskutować o poszczególnych niuansach i też pewnie byśmy wszystkich wątków nie poruszyli. Słuchajcie, tak długo dyskutowaliście, że aż u Magdy zrobiło się zupełnie ciemno za oknem, więc... Państwa przepraszam, ale okazuje się, że tutaj o godzinie 20 po prostu automatycznie w budynku są gaszone światła, z czego sobie nie zdawałam sprawy. Stąd no, najmocniej przepraszam, ale tak się zdarzyło. Tak, Magda, była już delikatna sugestia, żeby faktycznie kończyć i rzeczywiście, mili Państwo, to jest taki temat, że tak jak powiedziała Magda, moglibyśmy o tym długo dyskutować. Kończymy spotkanie, ale mam nadzieję, nie kończymy działania na rzecz emerytury, tak? Tylko wręcz przeciwnie, albo kontynuujemy, a jeżeli Państwo nie mają tych tematów już u siebie w toku, w portfelu, to że po tym spotkaniu absolutnie tę przygodę z emeryturą i oszczędzanie na ten cel Państwo rozpoczną. Kilka jeszcze takich wskazówek technicznych, bo jeżeli komuś się nie udało dotrwać do końca albo mieliście Państwo przerwy w oglądaniu, to ten webinar, jak i też inne, które miały do tej pory miejsce, są dostępne na naszej stronie
biura maklerskiego w zakładce webinary. To jest ta strona, z której Państwo, na której Państwo zapisywaliście się na to spotkanie. Jeżeli ten temat faktycznie, mam nadzieję, że zainteresował Państwa, a tutaj nie było opcji, bo rzeczywiście spotkanie ma swoje ramy czasowe, znaleźć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, to ja bardzo chętnie zapraszam wszystkich Państwa do naszych doradców, do oddziałów. Jest tych oddziałów bardzo dużo. Bez problemu można tam wejść, zapytać się doradcy, porozmawiać o swoim portfelu w kontekście emerytury. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za udział. Pozdrawiamy wszystkich Państwa biorących udział w spotkaniu i już z tego miejsca mogę zaprosić na kolejny webinar, na kolejny ciekawy temat, ale o tym Państwa zapewne poinformujemy w oddzielnej komunikacji. Żegnamy się, pozdrawiamy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy.